Marek, dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest dziś poseł Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość, kiedyś wiceminister zdrowia. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, witam. To jest najważniejsza afiliacja w tej sytuacji. Po pierwsze były wiceminister, po drugie lekarz. Panie doktorze, w takim razie, jeśli mogę, od początku marca zmarło w Polsce podobno 7 osób na grypę. To paniki nie wywołuje. Na koronawirus zachorowało 40 kilka. Jesteśmy w głębokiej panice. Tak, ale sytuacja jest inna. Grypa jest sezonowa, w związku z tym my ten wirus znamy. To, że umieramy, stosunkowo dużo ludzi umiera na grypę w Polsce, to jest wynik naszych takich zachowań, no troszeczkę lekceważących szczepienia. Przecież można się zaszczepić na grypę. Ja, będąc w Parlamencie Europejskim, szczepiłem się na grypę, tu również to kontynuuję. I muszę panu powiedzieć, od 10 lat nie wiem, co to jest grypa. To nie znaczy, że nie mam jakichś tam zakażeń paragrypowych, czyli trochę kataru, jakiś kaszel, ale nigdy nie temperatura, 38, duszności i tak dalej. Grypa zabija, ponieważ wirus zabija tych, którzy nie są odporni. Nie wszyscy jesteśmy odporni na tak zwane wirusy sezonowe. To jest pewna mieszanka wirusów. Pewnie tam jakiś koronawirus też chodzi, tylko nie ten. Ten koronawirus CoV-2 z grupy SARS jest po raz pierwszy zidentyfikowany na świecie i dlatego jest taki groźny. Pan ani się ja, boi koronawirusa? Ani pan, ani pana najbliżsi, ani nikt z Polaków nie jest odporny. Nawet w śladowym. Boi się pan tej choroby? Ja myślę, że ja się nie boję, bo to jest kwestia nie do przewidzenia, jak to jednostkowo będzie. Natomiast epidemiologicznie rzeczywiście zagrożenie jest poważne. To, że jest poważne, to pan chyba widzi. No, czasami pan śledzi giełdę. Tylko nie i obejmuje pan nie tylko giełdę w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, na Bliskim Wschodzie, na Dalekim Wschodzie. A ile to jest pańskim zdaniem? To jest panika, ale to jest panika. Tak, to jest i czy ona panika. Jest uzasadniona? Pewnie atawistycznie tak. My się boimy tak zwanej zarazy. Powstało kupę książek. Wspomnę Dumois. Ale ja widzę ludzi w dużych sklepach, którzy robią sobie zdjęcia kosztek półek i się śmieją z tego. Tak, no ale nie wszyscy są odpowiedzialni. Nie wszyscy są odpowiedzialni. No, myślą tacy, że ich to nie trafi. Taki był teraz niedawno koszykarz NBA. Pamiętam, no to zachorował. Bardzo śmiesznie było. Telefony podawał, ściskał, wszystkich zachorował. No głupio. Ta choroba, jak się zachoruje, jest naprawdę niebezpieczna. Ponieważ grypa zabija gdzieś mniej więcej cirka poniżej, grubo poniżej 1,5%, a to 3,6%. Czyli szansa na to, że skończy się to tragicznie, wzrasta dla osób starszych, zwłaszcza dla osób schorowanych, jest bardzo poważna. Czym się mierzy skuteczność rządu w takich działaniach, w takich sytuacjach, pańskim zdaniem? Pewnie nie da się tego zmierzyć, bo to nie da się zmierzyć, ale ja sądzę, że rząd musi podejmować te działania, które chronią nas, ludzi, obywateli, ale chronią również konsekwencje tego, co pan nazywa paniką, czyli musi zadbać o to, żeby tych ludzi w jakiś tam sposób odizolować, czyli znaleźć miejsca w szpitalach. Szpitali zakaźnych mamy w Polsce 70 i nigdy nie było więcej potrzebnych, wie pan, bo one były przeznaczone. Też nie wiemy? W tej chwili też nie wiemy, ale sądząc, musimy jakoś ewaluować to, co dzieje się w innych krajach, Włochy, to przecież Europa, Niemcy, Francja. To myślę, że tych miejsc nie zabraknie, ale musimy być przygotowani na wielki, tak zwany wszelki słuczaj i mieć zapasowe loko, które Trimiga, czyli niezwłocznie można przekształcić pan mnie, oddziały zakaźne. Niech pan mnie, pośle, przekona, że nie ma niczego nadzwyczajnego i dziwnego w tym, że długo nie mieliśmy specustawy i długo nie było przypadków koronawirusa. Dokładnie dzień po przyjęciu ustawy mamy wypadki koronawirusa. No pan jest, widzę, siedzi w tych spiskowych teoriach. Niech pan mnie uspokoi, że nie ma w tym niczego panu, dziwnego. Nie ma w tym niczego dziwnego. Byliśmy przygotowani i ta specustawa powstała w wyniku tego, co się działo na świecie. WHO nie było przygotowane, Światowa Organizacja Zdrowia. Jak wybuchła epidemia w Chinach, to nazwali to jakieś tam lokalne zaburzenie. Potem zaczęli te progi gdzieś tam podwyższać. Jak myśmy wprowadzili tą ustawę i już ona poszła oczywiście szybko i o dziwo przy współudziale opozycji. A pan sobie wyobraża, że bez? A no, ja byłem na tej komisji, pan nie. Ja wiem, że na początku było bardzo dziwnie, bo była normalna walka polityczna. Potem tylko, jak zobaczyliśmy cały ten, eksperci się wystawili, cały możliwy scenariusz postępowania, wszyscy się jakoś zgodzili, że trzeba podjąć no, bardzo wiele działań. I to nie tylko działań w ochronie zdrowia, ale działań policyjnych, no bo kwarantanna to przecież policja, ale działań przymusowego leczenia. No pan jak się nie podpisze, to pana nie do danego szpitala nikt nie zmusi i nie przyjmie, chyba że sąd zdecyduje inaczej. To jest sprawa zwolnienia pewnych zakupów z ustawy o zamówieniach publicznych. Wyobraża sobie, żeby dzisiaj cokolwiek kupować i stosować zamówienia publiczne. Głupie maski, których oczywiście brakuje, bo nikt nie robi zapasów, tak jak są takie sekty, które są zawsze przygotowane na koniec świata. Przetrwalnicy. Tylko oni tylko mają
zapasy na rok. Nikt takich zapasów nie robi. Ba, podstawowym kanonem każdego przedsiębiorstwa jest unikać zapasów, bo to są zamrożone koszty. I ta ustawa uruchomiła możliwe działania. Sądzę, że również wzbudziła zainteresowanie nas, Polaków. My więcej wiemy o tym wirusie, w związku z tym jest szansa, że większość, ja liczę, że gro Polaków będzie zachowała się racjonalnie. Panie pośle, niech pan mi powie, dlaczego w Polsce wykonano 43 testy na milion, a we Włoszech 825? No to jest kwestia dynamiki choroby. Ciekawe, jak Włosi mieli 40 zachorowań, ile zrobili testów. Testy w Polsce się robi według wskazań. Te wskazania są, czy wysoka temperatura, powrót z tych terenów zagrożonych. Zdrowych ludzi nie ma ilości, sensu testom poddawać. Zdrowych nie ma testu postawić. Niemcy też tego nie robią. Zrobili 200 tysięcy tych szczepionek. Dynamika jest znacznie większa. Wyprzedzają nas, jak to zwykle Niemcy, również w tej epidemii. Ale też mają w trzech szczególnych przypadkach. Pewnie dojdzie jeszcze jeden przypadek. To znaczy dojdzie, czy mamy kontakt z zakażonym człowiekiem, zakażonym chorym, ponieważ poza tymi wjazdami tego wirusa przez granicę, to wracający turyści, to jacyś kierowcy, to jacyś odwiedzający rodziny i tak dalej, pojawią się również ludzie, którzy już tutaj się zarazili, już tutaj będą zarażać, więc pewnie te wskazania się jakoś rozszerzą. Ale nie ma sensu robić wszystkim tych testów. Raz, to są ogromne koszty. Dwa, no co da, że pana uspokoją, że pan nie jest zarażony. No nic to nie ale da. Ale może znajdą ponieważ tego, kto jest zarażony. To już go tego pacjenta zero znaleźli. Poznaniu. No tak, ale jak znajdą następnych, wykonując kolejne testy, to znajdą następnych, odizolują, to leczyć. Tak, ale nie robi się badań screeningowych. Nikt na świecie nie robi takich badań screeningowych i nie będzie robił takich badań screeningowych. Może w Ameryce, bo ona jest niekonwencjonalna z powodu zachowań Trumpa, tego nie wiem, ale nie sądzę, żeby w Europie ktoś tak szastał i tak nierozsądnie stosował testy na koronawirusa. Panie proszę, 44 przypadki zdiagnozowane do osób zarażonych tą chorobą w Polsce, a są szpitale w pańskim Rybniku, które mówią, że u nich brakuje wszystkiego i muszą skracać listę zabiegów zaplanowanych. Mamy 44 przypadki, brakuje w szpitalach sprzętu. Nie, to nie są 44 przypadki chorych, ale również mamy tych, których zdiagnozowany jest wirus, prawda? Mamy tych, którzy są objęci kwarantanną, obserwacją i tą domową, i tą szpitalną, więc to jest oczywiście znacznie więcej osób. Nikt z rozsądny, ja byłem dyrektorem szpitala, miałem taki szpitalny oddział ratunkowy odziedziczony jeszcze po słusznie minionych czasach. Jakby NATO nas zaatakowało, myśmy wtedy nie byli NATO, to miałem ten minus 2 w piwnicach głębokich i tam miałem salę operacyjną i tak dalej. I miałem takie fartuchy, których by dzisiaj nikt nie użył. Sądzę, że każdy szpital rozsądnie gospodaruje swoimi kosztami i nie gromadzi zapasów. Ale skoro musi to teraz ograniczać listę wykonywanych zabiegów, to już dobrze nie wygląda. Ja sądzę, to są też kwestie organizacyjne, które ma. Wydaje się, że szpitale mają środki finansowe. Jest pytanie, jak zakupią. Są zwolnione, mogą kupować z wolnej ręki fartuchy, maski, środki dezynfekcyjne. Wydaje mi się, że jest to, zawsze będą się zdarzały przypadki, zawsze będą się zdarzały błędy ludzkie, tego nie unikniemy, ale generalnie obserwuję, że w Polsce jakoś taki specjalnie paniczny atmosfery, jak we Włoszech, na razie nie ma. Nie ma, razie nie ma. Czy pan potrafi mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego należy zamykać kina, a kościołownie? Ja nie potrafię odpowiedzieć panu na to pytanie, zawsze było tak. Jestem czytelnikiem, dużo lektur przeczytałem. Kamina pisał Dżuman. Taką powieść, to jest XX wiek, to są lata 30. czy 40. Moje pokolenie jeszcze miało to w lekturze. Miałem to w ręku, bo to była obowiązkowa. I napisał, jak się też rozwija ta epidemia. Epidemia niestety rozwija się na bazie strachu w tym społeczeństwie. I ten strach dociągnie ludzi gdzie? Do sakrum albo do szaleńczej zabawy. I jedne, i drugie rzeczy się zdarzają i są niebezpieczne. Sądzę, że Kościół zachowa się racjonalnie. Na razie no, chyba nie ma powodów, ale sytuacja się rozwija i zobaczymy, jakie będą kroki. Pan, nie wiem, jak się Kościół zachowa, ale... Jakie będą kroki. Natomiast no, jest to pewien problem. Wie pan, ja nie wiem, jak co Kościół zrobi, bo to jego indywidualna i autonomiczna decyzja, ale słucham pana premiera Gowina, który mówi, proszę nie oczekiwać, że rząd będzie narzucać wspólnotom religijnym, jak mają się zachować. Ja bym oczekiwał, że będzie narzucał jednak. On no, za mnie też oczekiwa. Ale my jesteśmy troszeczkę stoimy na innych jakby ideologicznych poziomach. Wydaje mi się, że zamykać to może nie, ale ograniczać i apelować do ludzi, żeby jednak do kościołów nie przychodzili, powinien się również tym zająć episkopat. Sądzę, że episkopat ma określoną grupę, która się tym zajmuje i pewnie stosowne, komunikaty. Pyta raczej będzie... o działania rządu, nie bo jest tak, za mnie odpowiedzialny. Nie jest tak, bo ja też dzisiaj do pana przyszedłem w dobrej wierze, że pan cholera nie zrobił se testu. No bo nie zrobił se pan testu, ja przyszedłem. Ja też nie zrobiłem, a pan mnie zaprosił. Nie możemy żyć
żyć w takim stopniu kompletnego braku zaufania. Troszeczkę zaufmy, natomiast sądzę, że Kościół pewnie będzie ograniczał dostęp do dużych imprez masowych. No, testem będzie niedziela. Czy wobec tego, że granic nie da się zamknąć, sklepów, no można, ale byłoby to bardzo utrudnione, że kościoły nie będą pozamykane, że ludzie spotykają się na ulicach. Czy te wszystkie działania to nie jest jednak fikcja? Bo jedynym rozwiązaniem byłoby zamknąć ludzi w domach. No to pan przekreśla oczywiście cały dorobek naukowców. To jest epidemiologia, to jest potężna nauka. Ja przeżyłem troszeczkę w Parlamencie Europejskim różnych spraw, ebole przeżyłem. Ebola dzięki tym szczelnym kordonom, dzięki tym zachowaniom, które były narzucone tam w tym ognisku, jednak do Europy poza sporadycznymi przypadkami się nie pojawiła. Obserwowałem, byłem nawet w Ameryce Łacińskiej, jak wirus Zika szalał. One miały większą śmiertelność niż ten, ale też się udało to stłumić. Takie działania się zdarzają. Są to głównie wytyczne zdrowia publicznego, właśnie zajmie zdrowie publiczne, nie medycyna. Medycyna jest bezradna pomiędzy nam, potrafi izolować albo wspomagać oddychanie, jak pan zachoruje na najgorsze powikłanie, czyli zapalenie płuc śródmiąższowe albo krwotoczne, to tam jest walka o życie. Tam nie ma walki o, że może poprawi się zdrowie, natomiast walka o życie. I te kordony sanitarne były znane od wielu lat. Ludzkość z tym się zawsze borykała i zawsze były dwa etapy. Jedna to była pewne strach i paniczne zachowania, a drugie to były starania, żeby przeciąć drogi rozprzestrzeniania się zakażenia. Zgodzę się z panem, że jest to trudne w takim społeczeństwie jak Polska, w takim społeczeństwie jak Europa. Nie mówię w takim społeczeństwie jak Chiny. Chiny jednak zadziałały bardzo restrykcyjnie, dokładnie, bo odcięły tak, od świata 60 milionów ludzi. Niech pan mi to powie jako lekarz i uspokoi, że właściwie czekamy na ciepły czerwiec, a może i maj, no ja bo myślę, wtedy ten wirus sam myślę, siebie... Myślę, że to raczej, jeżeli tak chodzi o te sprawy grypy, bo to jest przecież ten wirus, to jest jeden z wirusów grypy, SARS, on jest taka duża grupa tych wirusów, one w polskich warunkach klimatycznych, w polskiej strefie klimatycznej tracą swoją jakąś aktywność, zjadliwość i większą zakaźność w cieplejszych miesiącach. Natomiast każda epidemia ma swoją dynamikę. Pierwsze to jest wzrost zachorowań. I dzisiaj obie jesteśmy na tej drodze wstępującej. Nie wiem kiedy, ale myślę, że gdzieś tam po świętach wielkanocnych będziemy na tak zwanym plateau albo szczytach zachorowań i wtedy już będzie co prawda dzień, że będzie trochę mniej, będzie dzień, że będzie trochę więcej, tak jak w Chinach i on to będzie trwać też parę dni. A potem będzie ścieżka zejściowa. I jak długo to potrwa? Patrząc na doświadczenia chińskie, bo tylko to mogę obserwować, czyli od pierwszego sygnału, czyli pierwszego stwierdzenia zakażenia, to był styczeń. Jedni to mylą z grudniem, bo jakiś lekarz podobno tam zaapelował, ja się spotkałem z ambasadorem chińskim w tej sprawie, no to po prostu on siał panikę, nie mając żadnych dowodów, bo już nikt nie wiedział, co to jest, co to zaraża. To styczeń, luty, marzec. Mniej więcej taka dynamika 3 miesiące. Koniec lutego, początek marca u nas, no to mamy kwiecień, koniec maja, powinno być po wszystkim. Ale to znaczy, wirus u nas zostanie. No właśnie. Ale zachorowania, ich bardzo dramatyczny przebieg, pewnie i nasza czujność, pewnie i nasz sposób myślenia panicznego, obawy się zmniejszą i ta epidemia gdzieś tam się wygasi. Tym niemniej myślę, że pani kanclerz Angela Merkel ma rację. I ona tego nie mówi z tego powodu, że jest ignorantem, ma dobrych doradców, a ja niemieckich epidemiologów znam jeszcze z czasów Parlamentu Europejskiego. Kiedy mówi, że 60-70% z nas wszystkich gdzieś pod koniec roku będzie tego wirusa, z nim będzie oswojona i będzie go przechoruje, zakazi się. Ale gdybyśmy założyli, że śmiertelność to kilka procent, to chodzi o miliony ludzi. Nie, nie. Przede wszystkim mamy lepsze standardy. Po drugie, ta śmiertelność nie jest aż tak wysoka. No co tu, nie czarujmy się. Jeżeli no, zakażonych jest 100 tysięcy... To są 4 miliony ludzi. Na 100 milionów 4%, nie sądzę. To jest śmiertelność na poziomie 3%. Myślę, że są gorsze zjawiska. Myślę, że na drogach ginie więcej ludzi. To prawda. Na grypę więc, mało więcej w Polsce. Na grypy umiera też, tak więc od tego nie uciekniemy. Natomiast uciekniemy od tego zagrożenia i ten wirus po prostu oswoimy. On już jest znany dzisiaj w laboratoriach, jak on wygląda. Trwają prace nad szczepionką. Pewnie tą szczepionkę się wymyśli. Pewnie będziemy szczepieni. Nie zakładam, że wcześniej niż w listopadzie tego roku, albo może dopiero w przyszłym roku, ale będzie on wchodził pewnie w skład tej szczepionki sezonowej, różnych wirusów grypy, paragrypy i myślę, że tego koronawirusa łagodnego, który nas uodporni, ale to kilka miesięcy. Bolesław Piecha, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister zdrowia, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie, panie ministrze. Dziękuję.